Ten drugi mecz podobnie wyglądał, tak jak samo jak w Poznaniu. Pierwsza połowa słabsza, druga zdecydowanie lepsza i dzięki temu wygrana Legii. No tak, ale ona nie była tyle lepsza, żebyśmy spokojnie sobie ten mecz poprowadzili. Ona była z dużymi wahaniami. Rzeczywiście bardzo ograniczyliśmy zbiórkę przeciwnika w ataku i swoje straty. Również byliśmy skuteczniejsi, ale co żeśmy odeszli, to ktoś coś zawalił, a to ucieczka za plecy, a to łatwa truja, a to no było nie tak, jakbym chciał. Oczywiście ja się bardzo cieszę ze zwycięstwa, bo takie mecze są trudne, to przyjeżdża nowy trener, każdy ma u takiego trenera czystą kartę, może się od nowa pokazać, zespół też dostaje jakiś nowy impuls, nowy sygnał, więc to nie jest łatwo, tym bardziej to są doświadczeni gracze, ograni, z częścią miałem do czynienia, wiem jaki prezentują poziom, więc na pewno nie było łatwo, ale no nie wyglądało tak, nie mam jakiegoś takiego do końca szczęśliwego samopoczucia, dobrego samopoczucia po tym meczu. Cieszę się ze zwycięstwa. Może nam też to było potrzebne, nie zawsze wygrywać 30, bo jak będzie za łatwo, to się nie będzie można w trudnych momentach zmobilizować, ale no chciałbym trochę inaczej, będę pracował nad tym, żeby było inaczej. A w drugiej, znaczy rywale na pewno bardzo mocno grali w obronie, ale w drugiej połowie te wejścia Iwo i Grześka Malewskiego jednak pokazały, że ta drużyna ma charakter, że ci zawodnicy często wchodzący z ławki dużo dają drużynie. No tak, ale to jest jakby styl grania Siedlec. Jak się odpuści rzut z daleka i nie wpadnie, a do tego powalczy twardo, bardzo mocno fizycznie pod koszem, z każdym wjazdem, z każdą penetracją, no to wtedy jest dobrze. No nam mieliśmy pozycje, trafiliśmy, to robiło naszą przewagę, ale ja tutaj no nie mam o to jakby jakichś pretensji, no tam o grę w ataku. 76 punktów przy, powiedzmy, że średnio pracującej defensywie, która zawsze coś daje jakąś kontrę, no to nie jest źle, natomiast ta defensywa jest sytuacją, o której musimy myśleć i która się nie może powtarzać, a na pewno nie w takim wymiarze. Cieszy chyba też, że to, że Łukasz Wilczek w końcu rzuca, nie boi się rzucać, bo miał też takie mecze, że oddawał dwa rzuty w meczu, a teraz bardziej przypomina tego Wilka z zeszłego sezonu, który potrafi tym rzutem postraszyć. No tak, Łukasz czuje pewność, ja mówię, dzisiaj był kłopot z jego faulami, grał agresywnie, natomiast no, też popełnia błędy i tutaj już rozmawialiśmy o tym, że nie można tylko dawać, a tutaj oddawać. Także to dotyczy nie tylko oczywiście jego, to nie jest odosobniona jednostka. I to był kłopot tym razem. Tak, trafiliśmy, a za chwilę poszła trójka tutaj, czy Sobiły, czy Sulimy, tak? Bo ktoś się nie zamienił. To były kłopoty, no i dobrze, że się skończyło tak, jak się skończyło. Są zespoły, które złapią wiatr w żagle i rzucają ze wszystkiego i wpada. To naprawdę nie jest łatwo. Ja w zeszłym roku też miałem kłopot z Siedlcami u siebie, pomimo, że były na dnie tabeli. Także myślę, że ten zespół potencjalnie powinien być dużo wyżej i tam obijać się o ósemkę przynajmniej. No i myślę, że to dzisiaj w miarę pokazali. Przed Wami ostatni mecz w tym roku, w środę AZS Katowice. Nie ma obaw, że nasz zespół podejdzie tak jakoś lekceważąco do ostatniego zespołu pierwszej ligi? No nie, obawy nie mam. Natomiast to są trudne mecze. No, niestety łatwiej się zmobilizować na tych dobrych, to adrenalina sama rusza. Tutaj czasami jest tego troszeczkę za mało i nie mam jakiejś obawy strasznej o to, natomiast może dobrze, że ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał, bo różnica pomiędzy tam tabelowo między Siedlcami a Katowicami nie jest za duża i chłopcy będą mieli to na pewno w pamięci. Musimy skończyć ten rok dobrze, zwycięstwem i pracować od początku następnego, a w zasadzie już między świętami a Sylwestrem nad tym, żeby początek roku wyglądał po prostu bardzo solidnie, dobrze, mocno i tak też zrobimy. Jeszcze na koniec tylko pytanie o zdrowie, bo Andrzej Paszkiewicz nie wszedł dzisiaj na parkiet, był na ławce. Czy on już jest gotowy do gry, czy będzie gotowy w środę, czy to jeszcze może taka obawa po tym urazie? Nie, Andrzej jest gotowy, już z nami trenował, oczywiście tam w jakiejś rotacji, także to nie ma kłopotu. No nie oszukujmy się i cały czas możemy sobie powtarzać. No jest kilku ludzi na tej ławce, tak samo Bierwagen wszedł w pierwszej połowie, w drugiej wszedł bardzo dobrze Kosiński. Do tego wrócił Panda do grania, więc
jeżeli ja mam trzech ludzi na dwie pozycje, to dobrze, kiedy oni mają komfort grania. Jak któryś zagra słabo, to wtedy wejdzie następny. No wszedł Maleski, spróbowałem Maleskiego, trafił dwa razy, no coś za, tutaj w defensywnie jakieś indolencje były, tu przegrał 1-1, tu coś się zdarzyło, więc generalnie na pewno nie wniósł, nie zrobił jakiegoś minusu, prawda? Ale no, to była moja koncepcja, żeby przyspieszyć trochę granie, czy się udało, czy nie, no trochę się udało, trochę nie. Każdy może wejść i ja się z tego, tak jak zawsze powtarzałem, cieszę. A kiedy możemy się spodziewać Bartka Ornocha, który jeszcze wiadomo nie trenuje, ale wiadomo jaki to może być miesiąc? Nie, tutaj to już nie ze mną rozmowa, no Bartek przychodzi, trenuje i rehabilituje się, ale tutaj muszą go jeszcze obejrzeć lekarze i zobaczyć jak to gojenie jego pooperacyjne wygląda, także ja bym się z tym nie spieszył. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.